Dla mnie to był bardzo ciężki okres. Po tamtym roku, gdy miałem kontuzję, nie mogłem na początku roku się pozbierać, były ciężkie chwile. Dzisiaj pojechałem 5 biegów, to jest mój w tym roku chyba największy wynik, jeżeli chodzi o starty biegowe. No i pokazałem jednak, że potrafię jeździć na żużlu i udowodniłem swoim, że na marno mnie prezes kontraktował tutaj na ten rok. Jestem bardzo szczęśliwy dzisiaj, że pomogłem drużynie w wygranej. Ciężki okres miałem ostatnio, tym bardziej, że nie jechałem w dwóch meczach. Ciężkie treningi tutaj wczoraj i... Ale wiem, że ci najlepsi przyjaciele, którzy byli ze mną, zawsze mnie wspierali i za to im dziękuję. I trzeba walczyć dalej. Mecz poszedł, jedziemy teraz dalej do Rzeszowa, powalczyć o zwycięstwo i o jak najlepsze miejsce w tabeli. Bardzo się cieszę, że wygraliśmy. Gratuluję Robertowi i Hansowi. Nie ukrywam, że troszeczkę się o nich martwiłem, ale dzisiaj zadziałało to wszystko perfekcyjnie. Niedosyt troszeczkę pozostał tutaj w postawie juniorów, bo myślę, że to był akurat klucz do tego, żeby te zawody wygrać wyżej i myśleć o bonusie, czy nawet o zwycięstwie później w Gnieźnie. Generalnie jestem bardzo zadowolony z postawy całej drużyny, przede wszystkim grupy seniorskiej, bo o tym musimy powiedzieć, bardzo, bardzo wyrównana. Praktycznie tylko 2-0 seniorzy przywieźli, to też o czymś świadczy. Także dzisiaj w końcu zafunkcjonowało wygrywanie wyścigów i myślę, że to jest właśnie klucz do zwycięstwa, do wygrywania meczów. Także jeszcze raz dziękuję chłopakom, jedziemy dalej.